Cześć! Hej! Wiele osób z Was pisało w komentarzach, czy to na Instagramie, czy osobiście nam mówiło, że widzi, że wyglądamy zdrowiej, że wyglądamy lepiej, szczuplej. Młodziej. Dziś opowiemy Wam o naszej metamorfozie. Jako wstęp posłuchajcie, jak wyglądało nasze życie przed podjęciem diety. Diety, która nazywa się dieta warzywno-owocowa, opracowana przez panią dr Ewę Dąbrowską. Jedliśmy na mieście regularnie, nawet kilka razy dziennie. Bardzo niezdrowe rzeczy. Jedliśmy nie patrzyliśmy w ogóle na to, co jemy, tylko żeby nam smakowało, na nasze zachcianki. Jedliśmy tłuste rzeczy, bardzo dużo mięsa. Bardzo często fast foody, Mac, KFC, Bobby Burger, no to były standardowo. Podwójny bekon, pizza, dużo pizzy, białe pieczywo, ser, im więcej sera, tym lepiej. W ogóle nie zwracaliśmy po prostu uwagi na to, co jemy, tylko żebyśmy byli nasze pieluszki i nasze ślinianki, żeby były zadowolone. Jeżeli chodzi o ruch, to było go trochę. Ja biegałem, Karola chodziła na siłownię. Rzadko. Rzadko, ale to się zdarzało. Bo też widzieliśmy, że czujemy się coraz gorzej, że ważymy trochę coraz więcej. Właśnie, jest nas coraz więcej. I przełomowym momentem było to, jak rozmawialiśmy o naszych wynikach lekarskich, że miałem zapalenie wątroby. Te wyniki były tragiczne, naprawdę, jak u 60-latka. Ja natomiast miałam, nie wiem czy mam, bo jeszcze nie robiłam wyników, ale miałam problem z zajściem w ciążę, jeżeli tak to mogę opisać, nazwać. Po prostu mam polipy w narządach rodnych kobiecych. I chorą tarczycę. I chorą tarczycę, chociaż z nią nie jest źle, nie było z nią źle. Nie dostałam hormonów jako leków, tylko po prostu witaminy, suplementy takie, żeby właśnie dosuplementować organizm tarczycę. Ale na czas po prostu przestałam brać leki, tak samo jak i Maciek. Zanim rozpoczęliśmy i zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie diety, namawiali nas do tego moi rodzice, którzy 42 dni byli na tej diecie. Zaraz Wam krótko opowiemy, na czym to polega. I u nich poprawił się wygląd, bardzo wyszczupleli, poprawiły się ich wyniki, przestali brać lekarstwa. Dobrze się czuli. Są innymi ludźmi. Jeździliśmy do nich i na stole nie było, oprócz kotletów schabowych, które były robione specjalnie dla nas, były same warzywa. Tam mama mówiła o tym, żeby jeść cukinię, jak ją dobrze przyrządzić, surówki. I namawiała tak za każdym razem, więcej, no jedzcie więcej tych warzyw, no jedzcie ich więcej i przejdźcie na dietę. Nie więcej, tylko po prostu żebyśmy smakowali różnych warzyw i doprawiali je tak, jak nam one smakują. Bo często, przynajmniej my tak mieliśmy, że uważaliśmy, że warzywa to wcale no nie są zbyt dobre. Wiecie, zjeść taką cukinię po prostu. A jak się ją dobrze doprawi, to się okazuje, że ona wcale nie jest taka zła, a nawet jeżeli się ją dobrze połączy z innym warzywem i z sosem z warzywa, no jest naprawdę pyszna. I z dniem 8 maja, czyli wigilia moich urodzin, przeszliśmy na 6-tygodniową dietę, która była ultra trudna. Tak. To był tak trudny czas pracy, studiów i tej diety. Krótko, bardzo krótko o tym, co mogliśmy jeść. Praktycznie wszystkie warzywa, oprócz warzyw strączkowych. I ziemniaków. I ziemniaków. Do tego zioła. I herbaty ziołowe. I jeżeli chodzi o owoce, to było tylko dozwolone dwa jabłka dziennie, jeden grapefruit. I Maciek czasami zjadał kiwi, ale to już później przestał. Jeśli ciekawi Was... I ja... A, powiedziałam jak. Jeśli chcecie więcej informacji, ciekawi Was... Cytryny, przepraszam. I cytryny. Jeśli chcecie więcej informacji i ciekawi Was... Już nic? Nie. Czym jest dokładnie dieta warzywno-owocowa, gdzie wymienimy wszystkie produkty, klikajcie w te karty nad głową Karoli, tam na naszym nowym kanale, o którym już powiemy niedługo, dokładny opis diety warzywno-owocowej dr Ewy Dąbrowskiej. I tam też będą przepisy. Co się zmieniło? Wiele, dużo, bardzo dużo. Chociaż moje umiłowanie do jedzenia na mieście nadal pozostało, ale to może zaraz. Zmienił się styl naszego życia, bo zaczęliśmy dużo więcej gotować, wymyślaliśmy przepisy, tworzymy sałatki, nie jemy mięsa, na razie to tak się złożyło i nie chcemy, bo razy zjedliśmy i bardzo nam zaszkodziło. Karol, możesz opowiedzieć, że... Tak, zjedliśmy kiełbaskę z grilla, jedną, i jednego kurczaka, w sensie nie całego, no. Skrzydełko. No i to nie był dobry pomysł, po prostu naprawdę mieliśmy bóle
brzucha i bóle głowy i po prostu na własnej skórze, a właściwie na własnym żołądku, przekonaliśmy się, jak niezdrowe są to rzeczy i jak one źle wpływają na nasz organizm. Może spróbujemy jeszcze mięsa, tylko nie w tak hardkorowej wersji, że z grilla tłustego, bo to już była przesada, ale może gdzieś tam pojawi się właśnie pierś z kurczaka grillowana, gotowana, z przyprawami, tylko z dobrego źródła. A tak to bazujemy głównie na warzywach, oliwie z oliwek, mało smażymy, jak smażymy, to głównie żeby podsmażyć cebulę i na niej podsmażyć tofu czy coś innego. Teraz właśnie prowadzimy taką dietę wegańską, śmiejemy się z tego. Wiecie co, nigdy w życiu, jak ktoś by mi powiedział przed dietą, nawet dzień przed dietą, nawet na początku diety, że ja po tej diecie będę jadła, nie będę chciała jeść mięsa, to bym powiedziała, tu się puknie. To po pierwsze, a po drugie, że będę jadła tofu albo ciecierzycę, no bym powiedziała, no oszalej. A teraz to są moje ulubione dania. Wiecie, jak się tak się zmieniają kubki smakowe. Należy powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Poprawiły nam się wyniki, mnie na pewno, bo robiłem sobie już badanie krwi. Nie mam zapalenia wątroby, mam lekko podwyższone te wyniki od wątroby, ale teraz z pomocą hepatologa myślę, że to zmienimy, bo to było tylko 6 tygodni, dalej spokojnie jeszcze będziemy się leczyć. No ale ważne jest, żeby wspomnieć właśnie o tym, że Maciek przez tę dietę nie brał leków, więc to nie jest zasługa leków, że ta wątroba ma się lepiej, o wiele lepiej, tylko właśnie zasługa tej diety. Jeszcze taki mały off-topic, bo nie bierze się leków na tej diecie, bo pani doktor Ewa Dąbrowska stwierdziła, że jeżeli je się te produkty, które wolno jeść, które ona pozwala, to organizm jest wprowadzony w taki stan, gdzie sam siebie uzdrawia, zjada rzeczy z wewnątrz, odżywia się tymi rzeczami, które są niezdrowe, czyli właśnie polipami, guzami, komórkami rakowymi i że on to sam zjada. Ale jeżeli ktoś ma poważną chorobę, bierze hormony, musi skonsultować to z lekarzem. Nigdy nie można odstawić leków na własną rękę, bo to może się bardzo źle skończyć. Więc jeżeli ktoś chce przejść na taką dietę, to jest bardzo ważne, żeby skonsultował się z lekarzem. I trzeci efekt, najbardziej wizualny, minus 20 kilo u mnie. Minus 7,5 u mnie. Słuchajcie, pochwalę się tym zdjęciem, ale tylko dlatego, żeby was przestrzec. Tak oto wyglądałem przed rozpoczęciem diety. To zdjęcie już znika, już go nie ma. Jesteśmy naprawdę, czujemy się o wiele lepiej. Fizycznie. Wyglądamy o wiele lepiej. Fizycznie. I każdemu z was polecamy ten rodzaj diety, ale pamiętajcie, to jest mega trudne. Tak, to słuchajcie, my już stosowaliśmy niejedną dietę wcześniej i nie wiem czemu, nie wiem, może dlatego właśnie, że byłeś mi taką motywację, że Maciek miał problemy z wątrobą, ja miałam problemy z tymi polipami, że to nas najbardziej zmotywowało ku temu właśnie, żeby w tej akurat diecie przejść ją całą, bo już próbowaliśmy nie raz, że będziemy żyć i jeść zdrowo i to nam nie wychodziło. Ważne jest wsparcie. Razem z nami tutaj w akademiku Ola i Marta również były na tej diecie, więc gotowaliśmy wspólnie, dzieliliśmy się, motywowaliśmy i rodzice, którzy już wyszli z diety, zawsze kiedy był kryzys, dzwoniliśmy i mama, tata pocieszali, mówili: wytrzymajcie, to jest ważne, dacie radę, ugotujecie sobie to, przygotujcie to. Naprawdę docenia się rzeczy, które można zjeść, jabłka na przykład, albo teraz jak możemy zjeść pomarańczy więcej, pyszne. Tak, ale też chciałam powiedzieć właśnie o tym, że nie jest zawsze kolorowo na tej diecie i często jest tak, że są na przykład bóle głowy. Niektóre osoby mają bóle głowy, ja też tak miałam i trzeba się obejść bez, znaczy dobrze jest obejść się bez tabletek, bo to jest, wiecie, kolejne dostarczenie organizmowi chemicznych rzeczy. Prowadzimy życie widoczne w mediach społecznościowych, na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku i wiele z was pytało o przepisy, pytało o to w ogóle, czym jest dieta dr Dąbrowskiej, gdzie jeść, co jeść, co kupować, gdzie kupować. Dlatego utworzyliśmy nowy kanał, na którym będziemy publikować właśnie te treści. Kanał nazywa się Jedz, Pij, Żyj Zdrowo. Tu macie kartę, wejdźcie sobie, tam jest zapowiedź pierwszego odcinka, tam jest zapowiedź w ogóle całego kanału, tutaj oto kliknijcie. Tam po pierwsze publikujemy przepisy wymyślone przez nas, albo te sprawdzone z internetu, które już ktoś albo wymyślił. Udoskonalone przez nas. Właśnie, które już wymyśliły, ale nam smakują. Dzielimy się miejscami, gdzie można zjeść wege, gdzie można zjeść fit, gdzie można zjeść zdrowo. Pamiętajcie, że fit nie znaczy zawsze zdrowo. Recenzujemy. Dlaczego? No bo to, że jest fit, to nie znaczy, że tam nie ma chemii. Na przykład nie ma cukru, ale jest jakiś zamiennik cukru, który
tak naprawdę jest o wiele gorszy niż ten cukier. Trzeba po prostu patrzeć na składy. Zapraszamy Was, więcej informacji takich na kanale Jedz, Pij, Żyj Zdrowo. Oprócz tego recenzje miejsc, gdzie można zjeść nawet w całej Polsce, bo dużo podróżujemy. I recenzje, testy produktów, które możecie kupić w sklepie. Ze zdrowych półek, bo tak jak mówimy, na zdrowych półkach nie zawsze są zdrowe rzeczy. Zapraszamy na kanał Jedz, Pij, Żyj. Tam też więcej o naszej metamorfozie i wszystkie pytania dotyczące diety, dotyczące jedzenia, produktów, tam na nie odpowiemy. Oprócz tego, że mamy, że tworzymy kanał na YouTubie Jedz, Pij, Żyj Zdrowo, również otworzyliśmy konto na Instagramie. I tam właśnie będziemy dodawać nasze zdjęcia i czasami znajdą też się tam przepisy. Wszystkie linki macie w opisie, więc jeśli chcecie, zapraszamy. No i podsumowując, warto jest przejść na dietę dr Dąbrowskiej, ale pamiętajcie, że nie jest to łatwe. Jednak naprawdę daje duże efekty, a najbardziej motywuje waga, jeżeli rano stajecie na wagę i ta waga jest coraz mniejsza, coraz mniejsza, coraz mniejsza, coraz mniejsza. A jeszcze chciałam dodać, że te osoby, które są szczupłe i nie chcą zrzucić tej wagi, to nasz organizm, słuchajcie, jest tak mądry, że on wie, że ważymy odpowiednio, i ta osoba zgubi 1 kg, więc nie, to jest super. Nie bójcie się, że staniecie się anorektykami, tak. Chcemy Was zachęcić, byście... Ja jeszcze chciałam powiedzieć o paznokciach. Ja miałam wieczny problem z tym, że paznokcie mi się łamały, że nie odpryskiwały, tylko łamały mi się i rozdwajały. Teraz, słuchajcie, nigdy w życiu nie miałam tak długich paznokci i tak twardych. Więc dla kobiet, które mają z tym problem, to też jest duża motywacja. O efektach diety Karola też opowiada na swoim Instagramie family.from.heaven, gdzie w swoim Instastory dzieli się raz, że przemyśleniami, dwa, że właśnie efektami tego, co się w niej przez te 2 miesiące ostatnie zmieniło. I na pewno dam Wam znać, jeżeli chodzi o wyniki, bo jeszcze się nie zabrałam do tego, żeby pójść. Trochę się boję, szczerze mówiąc, bo mam wielką nadzieję na to, że poprawiła się, jeżeli chodzi o te polipy i tak samo o tarczycę. Ale po prostu trzymajcie kciuki i na pewno dam znać, co wyszło. Widzimy się niebawem. Cześć! Pa!